Cześć, z tej strony Maciek z firmy Mavcar, a tutaj jeden z ulubionych segmentów klientów, czyli hatchback w benzynie. Tutaj mamy na załączonym filmie Seata Leona, czyli brata Volkswagena Golfa 5. Bardzo zbliżone konstrukcje, praktycznie pokrywają się wszystkie silniki w tych autach. Tylko Leon był bardziej stylizowany dla jakiegoś tak młodszego klienta, co też teraz widać po latach. Ta sylwetka jest bardziej dynamiczna. Mamy też jeszcze trzecie okienko, klamkę tylnych drzwi ukrytą u góry w słupku, jak w Alfie. No i też parę takich stylistycznych detali, bardziej, jak to się mówi, sportowych, ala sportowych, bo można tak to bardziej nazwać. Cóż o tym aucie mogę Wam powiedzieć. Auto jest bezwypadkowe, z mierzeniem miernikiem lakieru oczywiście. Też Wam może ewentualnie dorzucę film, bo mam troszkę czasu więcej, z pomiarów. Z wyposażenia zewnętrznego mamy tutaj czujniki parkowania tył. Czy coś jeszcze? Przeciwgielne, spryskiwacze reflektorów, jak widzicie, alufelgi 16. Auto jest po wymianie tarcz z przodu, z tyłu. Powinno być to w miarę widać. No jeszcze dobrze, tak nim nie pojeździłem, to te tarcze nie odbiły, ale są świeże, ładne. I już. Chyba o tych tarczach wystarczy. Mamy tutaj też oczywiście ulubiony silnik dla klientów, czyli 1.6 MPI, zdatny do gazu. Silnik starej konstrukcji, pamiętający, można powiedzieć, troszeczkę czasy Golfa trójki, potem przemodelowali lekko kolektor sący z metalowego na plastikowy. Autu doszły dwa konie, czy później w jakichś innych wersjach jeden. Bezproblemowo znosi gaz. Każdy mechanik, który ma chociaż kilka lat doświadczenia, na pewno miał styczność z tym autem. Występował w wielu modelach, od Passata B6 do jakichś mniejszych aut typu właśnie Golf 5. No w Polo był inny, troszeczkę inaczej zbudowany. 16, bo tutaj jest 8. Czy coś jeszcze o tym aucie? Jest to 2007 rok. Pochodzi od, jak się nie mylę, drugiego właściciela, to później Wam najwyżej dopiszę. I jeszcze ma przebieg 201 tysięcy. Myślę, że resztę opowiem Wam wewnątrz auta, o serwisach, bo auto ma również wymieniony rozrząd. Zaczniemy sobie od książki serwisowej. Tutaj macie pierwsze wpisy, co są w Seacie. Tu 45-75, potem już do 86 był jeszcze Seat, ale widzę, że tutaj już był ten auto house, czy tam autoserwis niezależny. To mamy przy 102, przy 166, przy 188. I chyba to był ostatni wpis. Jak widzicie, tutaj macie zaznaczony Sunriman i Wasserpumpe i Kurmittel, czyli pompa wody i płyn chłodzący, był wymieniony przy 166 tysiącach kilometrów. Jest taka sama też wlepka pod maską, więc myślę, że można by było temu zaufać i po prostu na tą chwilę sobie rozrządu nie wymieniać, ale to zawsze zostałem w kwestii kupującego. Jeden ufa temu, drugi nie ufa. Każdy ma swoje podejście, ale wiadomo, Niemcy dbają o to, żeby to było zrobione. Tutaj mam jeszcze dla Was przegląd. Przedostatni z 20 roku, ważny do września tego roku, był zrobiony przy 192 tysiącach 1 września 2020. Teraz mamy 201 559. No i tu jeszcze jest faktura z tego ostatniego wpisu przy 188. Tutaj widzicie kilometry. Jest nawet tutaj też to wbite do tego, do książki serwisowej, czyli ktoś nie zapomniał zabrać książki ze sobą na serwis. No to opowiem Wam o wnętrzu, bo wnętrze pojazdu jest naprawdę jak na Leona, Seata dobrze wyposażone. No Seaty były troszeczkę taniej pozycjonowane od Volkswagena. No i trafiają się często z bardzo kiepskim wyposażeniem, potrafią nawet nie mieć klimatyzacji. W sumie Golfy piątki też, ale no to każdy ma inne podejście. Tu mamy większość rzeczy, które jest przydatnych. Cztery elektryczne szyby. Tutaj jest panel od świateł. Mamy przeciwgielne przednie, oczywiście przeciwgielne tylne, które są obowiązkowe. Tutaj spójrzcie sobie na licznik, tak wspominałem, że on jest troszeczkę tak sportowo akcentowany. Mamy tak podobnie takie trzy tunele jak w Alfie.
po prostu też ta wskazówka licznika jest opuszczona. Tak samo od obrotomierza, zaczyna od zera, można troszeczkę autu dać gazu. Fajnie tak wisi, że po prostu, nie wiem, jedziemy 3000-4000 obrotów, jakbyśmy mieli bardzo wysokie tam obroty. Cóż jeszcze, kierownica jest skórzana, fajna opcja, bo często są plastikowe i bardzo się szybko zużywają. Tutaj mamy przycisk od tempomatu. Możemy sobie ustawić odpowiednią prędkość jazdy. Tutaj też jest oczywiście komputer pokładowy, który nam pokazuje mniej więcej spalanie i takie tam rzeczy zasięgu. Wiadomo, tempomat fajna sprawa, zwłaszcza na autostradzie. Dalej, panel środkowy. Mamy to fajniejsze radio. To radio też występowało w dwóch różnych wersjach. Potrafiło być troszeczkę mniej uboższe i troszeczkę gorzej wyglądać. Tu mamy to radio naprawdę takie dosyć masywne. Zajmuje dużą część tej przegrody, ale to też jest taki ala sportowy akcent, że mam tu taką tą deskę zaokrągloną. Oczywiście jest klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, sprawna. Aktualnie ją wyłączyłem, bo po prostu jest takie lato, jakie jest. Jest dosyć chłodno, nie potrzeba niestety klimatyzacji. Mamy też podgrzewane fotele na dwie strony, więc kierowcy i pasażerowi będzie ciepło. No i jeszcze z takich fajnych bajerków, no tutaj mieszek też jest skórzany, gałka no troszeczkę zużyta przy tym przebiegu, no ale no Seat, nie oszukujmy się, miał troszeczkę gorsze materiały, ale też są wytrzymałe, jeżeli ktoś auto dbał. Tutaj mamy jeszcze kolejny bajer, składane elektrycznie lusterka, możemy sobie je złożyć, jak ktoś ma jakiś wąski wjazd do bramy, ładnie się nam składają, można sobie wjechać do jakiejś kamienicy, potem lusterkę od ręku rozłożyć. AUXa, tutaj ustawienie wyłączenie SP, no i oczywiście centralny zamek. No jeszcze pokażę Wam fotele, fotele są ładnie utrzymane, z tyłu mamy ISOFIX i chyba to było na tyle. No pojazd też ma na pewno dużo airbagów, bo airbagów jest po 4 na stronę, czyli 8 airbagów. Jest to dość dobry wynik przy aucie z 2007 roku. Jeszcze mogę Wam pokazać boczek od mojego fotela, też jest cały, no wiadomo, w jakimś czasie delikatnie tam jakaś ten materiał się po prostu pomarszczył, ale to nic strasznego. No cóż, jeżeli podoba Wam się ten Leon, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, możecie napisać na Mavkar Otomoto lub też na Mavkar Auto na Instagramie. Zawsze służę pomocą. Pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Macie już do niego też możliwość do kupienia gwarancji od 3 miesięcy do roku czasu. I jeżeli nie macie jak tego auto, oczywiście odebrać, zawieźć, mogę w rozsądnych pieniądzach go Wam dostarczyć na lawecie. Myślę, że na razie to by było na tyle. Pozdrawiam, hej.